Polski radioprogram II, minęła dziesiąta. Cafe Muza. A ten sygnał oznacza, że witamy Państwa w gronie nieco szerszym niż zwykle. Za konsoletą Magdalena Wojtulani z naszą audycję od strony wizualnej realizuje Wiktor Wysocki, przy mikrofonie Karol Furdak, Furtak, a w studiu radiowej dwójki nasz dzisiejszy gość. Piotr Mos, dzień dobry. No dzień dobry, dzień dobry. Tych szczególnych okoliczności dziś nieco więcej. Państwa do tej rozmowy wyjątkowo nie zapraszamy. W formie telefonicznej, ale jeżeli mają Państwo włączyć się do tej naszej godzinnej dyskusji w jakiejś formie, to zapraszam do kontaktu mailowego. Proszę pisać karol.furtakmałpapolskieradio.pl. Piotr Mos, kompozytor, człowiek radia, teatru, ale przede wszystkim człowiek. Muzyki. Pretekstem do tego naszego dzisiejszego spotkania jest koncert, który odbył się wczoraj w studiu koncertowym Polskiego Radia. Twój koncert monograficzny zorganizowany z okazji jubileuszu 75-lecia Twojego jestestwa oraz 55-lecia pracy. Artystycznej, które przypada w tym roku. Grali Łukasz Długosz oraz orkiestra Sinfonia Juventus, którą wczoraj poprowadził Mirosław Jacek Błaszczyk, a w programie znalazły się Suita Zo, koncert fletowy, maski oraz piąta symfonia La Bizarre. Wobec tego, zapytam o ten wybór, bo kilka dni temu Mirosław Jacek Błaszczyk zdradził na antenie dwójki, że to ty dokonałeś wyboru dzieł na ten akurat koncert? To taka próba przedstawienia swojej własnej muzycznej wizytówki? Na pewno tak. Zresztą trzeba powiedzieć, o czym pewnie nie wiesz, że koncert. Troszkę miał być jeszcze inny, bo myśleliśmy z dyrektorem Symfonii Juventus z Piotrem Baronem o tym, mieliśmy tak zwany ambitny projekt, żeby y, nagrać wszystkie moje symfonie na, na dwie płyty od pierwszej do piątej, jeszcze szóstej nie ma. No ale teraz to, to jest świat grantów, świat grantów. No nie muszę dodawać, że tych grantów nie było i, i, i na przykład symfonia trzecia koncertująca, gdzie miał być solistami jest flet fortepian. No to tutaj skończyło się też ze względów gramtowych na jednym soliście, zresztą przy okazji znakomitym, który zresztą miał grać tę symfonię, ale za, zagrał koncert Maski. No i skończyło się na tym, że nie było wręcz nagrania, co zasmuciło trochę jednak wykonawców, ponieważ przygotowanie tego koncertu było bardzo, bardzo ciężkie. Fakt, że to grała młoda orkiestra, no to że tak powiem, jak byłem młody, to też tego typu wyzwania lepiej znosiłem, bo gdyby to było grane przez, przez tak zwaną orkiestrę profesjonalną, to by było trudniej, bo to jednak. Ile? Policzmy. 30, 32, 30 to jest 62 plus 16, ileż to minut nowej zupełnie muzyki. Tak zwany normalny, klasyczny koncert to jest jakaś uwertura na przykład, nie wiem, Cimarozy, potem jest koncert fortepianowy, a potem jest jakiś Beethoven. Zamiast marozy mógłby być Mos, jakiś krótki utwór i to można by łatwiej przygotować. Tymczasem to był koncert bardzo trudny, nowe utwory, nieznane orkiestrze. Ponadto, jak mówił Jerzy Maksymiuk, który nas odwiedzał w czasie prób, co było dla nas wszystkich zresztą bardzo miłe, mówił, że to jest bardzo trudne dla dyrygenta, że, że, ja, że ja tak piszę. Trochę przeciwko dyrygentowi, że za dużo zmieniam, że tam są i pięć ósmych, i dwie czwarte. No co zrobić? Ja to tak czuję. No co zrobić, ale intencja jest taka, żeby było przeciwko dyrygentowi lub przeciwko komukolwiek z orkiestry? Nie, 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 zupełnie nie, nie, nie. Wydaje mi się, że każdy artysta chyba dąży do, do jakiejś szczerości wypowiedzi i, i przecież się nie pisze na złości wykonawcom czy dyrygentowi. Zresztą pamiętne słowa Grażyny Bacewicz, która zaraz chyba na pierwszej czy drugiej lekcji, kiedy pracowaliśmy, mi powiedziała: Słuchaj, nie rezygnuj z tego, co chcesz napisać, ale Pisz tak zawsze, żeby muzyk lubił to grać. Jak nie będzie lubił tego grać, to, to nie będą grali twojej muzyki. No Mirosław Jacek Błaszczyk właśnie powiedział chyba na antenie tutaj dwójki, że, że ja znam się na instrumentach. Oczywiście, że muszę się znać, no mój Boże, no to wymaga tego moja profesja, co by nie powiedzieć. Nie zawsze wszyscy się znają i nawet najwybitniejsi kompozytorzy się często nie znali. Weźmy na przykład harfę. Ileż najznakomitsi kompozytorzy zrobili błędów, to oczywiście mógłbym wymienić nazwiska, ale nie wymienimy tym razem. Eee, Anna Sikorzak-Olek opublikowała zresztą takie ostatnio głosy orkiestrowe. No to wystarczy poświęcone harfie to wystarczy sobie te głosy pooglądać, żeby zobaczyć, ile tam nagrzeszono a przecież harfa jest jednym tylko z instrumentów orkiestry, a są jeszcze inne. Myślę, że warto dodać, że faktycznie wczoraj w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zasiadła bardzo duża orkiestra z bardzo rozbudowaną sekcją perkusyjną. O tej kolorystyce w Twojej muzyce pewnie będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać. Natomiast dwa dzieła, które wczoraj zabrzmiały, to koncert fletowy, Maski oraz symfonia la Bizarre. Oba bez klasycznego korpusu charakterystycznego dla symfonii lub koncertu, oba opatrzone tytułami, co istotne, bo po koncercie wśród publiczności można było usłyszeć głosy, głosy z którymi ja się zgadzam, że muzyka Piotra Mosa opowiada. I że być może ta symfonia to nawet bliżej poematu symfonicznego niż klasycznej symfonii, natomiast Lubi kompozytor Piotr Mos podpowiadać słuchaczowi pewne poza muzyczne tropy ułatwiające poszukiwanie jakichś kontekstów w odbiorze jego muzyki e to są na pewno jakieś takie zawoalowane yy... Podpowiedzi mówiliśmy o szczerości. No, w przypadku koncertu Maski to tak wyszło, że pisałem akurat również wtedy, kiedy ten koncert powstawał, muzykę do wyzwolenia wyspiańskiego dla Teatru Polskiego Radia, które to wyzwolenie reżyserował tym razem Waldemar Modestowicz. Mówię tym razem, bo to już moje drugie wyzwolenie dla Teatru Polskiego Radia, może będzie jeszcze trzecie, kto to wie. I i ta muzyka z zwolenia nagle weszła mi do tego koncertu, i nagle, tak to ładne powiedzenie, jedna muzyka wchodzi w drugą muzykę, ale ona mi weszła do tego koncertu, i nagle ona mi uświadomiła to, by nie być zbyt dosłownym, ale to powiem, że to jest rozmowa, a może i walka Konrada z maskami. Dlatego nadałem temu koncertowi tytułu maski, bo nagle to, jak ona pod koniec w ogóle pracy na tym koncercie, nad tym koncertem, ta muzyka zaczęła wchodzić mnie jako w kształt koncertu, no to zrozumiałem, że to, że ja muszę z tego jakby skorzystać. Zresztą wczoraj spotkałem mojego kolegę jeszcze ze studiów, który mi powiedział taką prostą rzecz. Mówi, słuchaj, no to jest walka jednostki z... No nie wiem z czym, ale jest tam walka. W każdym razie wszyscy walczyli. Dyrygent walczył ze zmiennymi taktami. 8 70, 18, 32 i tak dalej. Łukasz Długosz. Tak samo, ale przecież to wirtuozi. No, muszę powiedzieć, że to szczęście jest dla kompozytora mieć takich wykonawców jak wczoraj. No, Łukasz Długosz, no, no Mistrz Fletu, no, yy, Mirosław Jacek Błaszczyk. Gdybym był muzykiem, chciałbym grać pod jego ręką. Tam wszystko jest w tej ręce. Wspaniale, no, a poza tym no, zrobili muzykę. No. Dobrze, to już nie mówmy o tym koncercie. To już było, to już jest wspomnienie. Porozmawiamy o tym, może za 10 lat. Na razie jeszcze jestem taki po koncercie oszołomiony tym wszystkim co się stało. No ale no to mój Boże. Rozumiem, ale jeszcze jedna retrospekcja z wczoraj, ale to też tylko jako pretekst, bo tak naprawdę będzie to retrospekcja do roku 1983. A więc do nagrania Łabędzia z suity. Zo. Gra warszawska orkiestra Polskiego Radia i Telewizji, dyryguje Jan Pruszak. Warszawska Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji pod batutą Jana Pruszaka tak w 1983 roku wykonała groteskę Łabędzia z suite z Piotra Mosa. Czy kompozytor chciał uśmiercić? Łabędzia pewnie nie chciał, pewnie nie chciał się. Kompozytor bawił, nie wiem, e, to takie miła muzyczka na otwarcie dnia, na otwarcie żołądka, jak mówił znany muzykolog Tadeusz Marek, który pod pseudonimem e, Maria Lemnis i Henryk Witry pisał również książki kucharskie. Także. To na otwarcie żołądka, ten łabędź, to jest oczywiście wspomnienie. Myśmy żartowali z tą orkiestrą. Znałem wielu muzyków, oni grali u mnie na, na nagraniach dla telewizji, na aranżacje, nagrania dla teatru, dla Teatru Polskiego Radia. No, takie miłe czasy, byłem wtedy młody. Wydawało mi się, że humor w muzyce jest jest czymś łatwym. Okazuje się, że to jest rzecz bardzo trudna. Humor wmódz, choćby dlatego, że każdy z nas ma inne poczucie humoru. Coś, co może śmieszyć w łabędziu, kogoś może, może zmusić kogoś do zastanowienia się nad tym, co ten kompozytor nam tutaj... O, wciska to ładne słowo, takie teraz modne, bądźmy modni. E, czy chciałem uśmiercić łabędzia? Nie, on po prostu, no nie wiem, no, wściekły był, że nie dała orkiestra mu zagrać tego, tego utworu. Po prostu, nie wiem. Chciał zniszczyć może wiolonczele z tym zgrzytem na zakończenie. A potem, no, zgrzyt to jest również pewnie ukręcenie szyi łabędziowi, jeśli już chcemy e, szukać e, różnych e, tematów. Tufa można znaleźć w muzyce. Takie często się znajduje to, przecież wiesz o tym. Co się chce znaleźć w muzyce? Zdecydowanie tak, to uśmiercenie dla Państwa pewne wyjaśnienie to absolutnie nie jest mój pomysł, to raczej intencja, którą wczoraj uzyskaliśmy wprost od koncertmistrzyni grającej partię Łabędzia, która bardzo wymownie skinęła głową, wykonując ten ostatni zaplanowany przez Piotra Mosa naszego dzisiejszego gościa, gest muzyczny. Dowartościujmy wartości, do tę koncertmistrzynię, bo to wspaniała, wspaniała, wspaniała. Wspaniały muzyk, piękny dźwięk. W tej mojej symfonia nagra tam sola, bardzo trudne te sola, bo w tej symfonii są również reminiscencje koncertu wiolonczelowego, który może kiedyś chciałem napisać, nie wiem, który się zmienił właśnie w takie solówki wiolonczeli. Bardzo. Takie, takie szlachetne podejście muzyka do tego, co mu się oferuje, ale musi być to oferta rzeczywiście nienapisana przeciwko niemu, to jest zawsze warte podkreślenia, na no co tu dużo mówić. Do tego wartościowania i do dowartościowywania za chwilkę dosłownie wrócimy, wracając jednocześnie do Twojej młodości, ale najpierw, skoro łabędź to muzyka francuska. Jubileusze to czas podsumowań. Zastanawiałeś się, jak wielką rolę odegrała. W Twojej formacji jako kompozytora muzyka tego akurat kraju? Zaskoczę Cię może, ale wiesz, ja nigdy nie byłem frankofilem. Ja się znalazłem we Francji zupełnie przypadkowo. Jeśli pytasz mnie o, o, o wpływy. Które można znaleźć w mojej muzyce, a może nie można, może ja tylko o tym wiem, to bardziej muzyka niemiecka. Ja jestem Germanofilem. Ja się znalazłem przez e, przypadek we, we Francji, bo z jednej strony. Był taki owczy pęd do Francji kompozytorów. Wszyscyśmy jeździli do Nadi Boulanger i potem już zaczęli koledzy jeździć bardziej do Oliviera Messiana. Messiana, dobrze mówię, bo Messian, Messiana, dobrze, bo często się odmienia Messiena, co mnie denerwuje. Messian, Messiana. Więc jeździli do Messiana. A ja byłem poza tym bardzo posłusznym uczniem. Profesor mój, Piotr Perkowski, nie był zadowolony z tego, że ja dużo pracuję e, dla teatru, że dużo pracuję dla orkiestry, że niby się rozdrabniam. No, może miał i rację. Że hałturze. O, użyjmy tego ładnego słowa. Hałturę jest rzeczą bardzo ładną i pozytywną i nikt o hałturze źle, złego słowa nie powie. Ale już nie żartując. I on mi powiedział: "Słuchaj, jak skończysz u mnie studia, pojedziesz do Monami, do mojej Ami, e, na Thiboulange studiować". No więc ja posłusznie pojechałem do Nadi Nadibulange studiować. Ale ja myślę, że te wyjazdy do Paryża i do Nadi Nadibulange to było nie tylko to, żeby jechać u niej się uczyć, bo prawdę mówiąc, my byliśmy zupełnie nieźle tutaj mm, w Warszawie wykształceni, ktoś, kto się chciał, chciał kształcić, mógł równie dobrze się wykształcić w Warszawie jak w Paryżu. Raczej chodziło o to, żeby liznąć, a może i nie liznąć tego świata, który trochę, a może nawet dużo, raczej dużo, różnił się od rzeczywistości naszej perelowskiej, która trochę była no, mniej atrakcyjna. Więc pewnie dlatego mnie tam profesor wysłał. Ale oczywiście potem się tak stało, że... Że ja no, siłą rzeczy nawiązałem kontakty z Francją, zacząłem tam pracować, zacząłem ich współpracować, no a potem był stan wojenny. Ja akurat wtedy byłem w Paryżu. Mówię sobie, może, może to jest moment, żeby podjąć jakąś decyzję, może jeszcze trochę tu zostać, może trochę zmienić, bo ja muszę powiedzieć, że pod koniec lat 70. rzeczywiście to moje, nazwijmy to, chałturzenie, zaczęło mi trochę ciążyć, bo, bo ono mnie oddalało od środowiska. Środowiska muzycznego, zresztą ze skutkiem, który widać do tej pory. Ja oczywiście, żeby się sprawdzić, i to prawda, pisałem na konkursy, wygrywałem je najczęściej. Dodajmy wiele. Ja próbowałem policzyć. <gry> Przyznaję się zupełnie szczerze, nie dałem rady, bo zauważyłem też, że nie każde Twoje dosie ujmuje wszystkie no, te laury, które. Tak. Ja zdaje udało się, się, że otrzymać. zacznę zmyślać już y, 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 liczbę tych konkursów, bo ja sam nie wiem. Y, przeprowadzałem się tyle razy w życiu, tyle razy mi. Musiałem rozstawać się z różnymi pamiątkami z przeszłości. Także, wracając do Twojego pytania. Oczywiście ta Francja musiała się odznaczyć jakoś, no ale raczej podświadomie niż świadomie. Ja nigdy nie lubiłem nawet, powiedziałbym, muzyki francuskiej. Mnie na przykład bardzo długie lata denerwował Debussy do momentu, kiedy nie posłuchałem z partyturą Peleasa. No, no niestety, to już mnie teraz zachwyca. Nudził mnie Rawel, dopóki nie posłuchałem mojej matki Gęsi. Będą się Państwo, będziesz się śmiał państwo też tego finału. Powiedziałem sobie, Boże, jak chciałbym tak pisać, Boże, jak on pięknie instrumentuje. Także no, mówią, że tylko głupcy nie zmieniają e, czego? Opinii. No, tak zdania, że, zdania, zdania. Zdania, no właśnie. Ale ja nadal bardzo kocham muzykę niemiecką i jeśli komuś zazdroszczę, to na przykład Ryszardowi Straussowi. To jest kompozytor, no, którego bardzo kocham, który które jest to twierdzenie do zdobycia, niestety. Dobrze, opinie. Dowartościowywanie muzyków, a więc Piotr Mos jako pisarz, jako krytyk muzyczny. Był taki epizod w, w twojej biografii? Ach ileż ja nie miałem tych epizodów w mojej biografii. Ja muszę powiedzieć, że z perspektywy, ile to już lat, bo ty tutaj na początku naszej rozmowy mnie podliczyłeś. No dużo. Z, duż, z dużej perspektywy, już mogę powiedzieć, że młodość ma to do siebie, że, że czasami jest nierozważna, popełnia błędy, których może nie tyle później żałuje, może nie tyle ich się wstydzi, co chociaż może ich żałuje się wstydzi, bo ja rzeczywiście pisałem krytyki, za co pewnie mnie Filharmonia Pomorska do tej pory nienawidzi. No mój Boże, no pisałem. No, młody człowiek musi sepanu ich, czyli nie wiem jak to czasami po polsku powiedzieć, zupełnie jak Violetta Villa, z której wróciła z Las Vegas bodajże, nie umiałem iść po polsku, ale czasami takie dobre określenia francuskie, nie umiem ich przetłumaczyć na polski. W każdym bądź razie młody człowiek musi robić bardzo dużo rzeczy i to pisanie krytyk było również, że tak powiem jedną z tych rzeczy, które, które ja robiłem. Krytykowałem i koncerty, i płyty i nie, nie wiem co jeszcze pisałem o artykuły, do, do do jakie Pismo Pomorze było wtedy, bo ja mieszkałem w Toruniu przez 18 lat, aż do matury do Pomorza pisałem artykuły. Gdzie ja jeszcze pisałem? Potem, jak już mieszkałem w Warszawie, do współczesności wiem, że pisałem artykuły. Jak... Ojej, rzeczywiście, teraz zadałeś mi pytanie. Uważaj, bo się zaraz w... otworzy worek. To już ko ko kończymy. Podobnie jak z nagrodami było tego pewnie sporo. Było, Natomiast było, było. czy młody Piotr Mos odczuwał taką potrzebę, by dowartościowywać muzyków? Tak jak dziś zaznaczyłeś to w tej pierwszej części naszej rozmowy? Wiesz, ja w gruncie rzeczy bardzo lubię i kocham ludzi. Ja, ja, y, 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 to jest chyba. Tak, ja, ja kocham ludzi i, i prawdopodobnie to, że dowartościowuję muzyków, to jest jeden właśnie z tych. Elementów mojej miłości. Kocham ludzi, ja się dobrze, dobrze czuję. Jestem samotnikiem, zresztą to jakaś, jakaś perfidna sprzeczność tutaj. No ale każdy kompozytor jest samotnikiem, bo trzeba siedzieć, no niestety, godzinami przy biurku, czy przy stole, czy przy czym się chce przy komputerze teraz. No, żeby to wszystko napisać, co się chce, ale bardzo kocham ludzi. Bardzo, bardzo ludzie, oczywiście dobrzy ludzie, bo są również ludzie mniej, nazwijmy to dobrzy, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale jeśli czuję człowieka, to wydaje mi się, że mogę mu dużo z siebie dać, jeśli oczywiście go to interesuje. Bo czasem może, może daną osobę to nie interesuje, czy danego muzyka. Niektórzy są czuli na moją muzykę. Niektórzy nie, także. A w recenzję tej muzyki wczytujesz się dziś, wsłuchujesz w głosy publiczności, krytyków. Recenzentów i tak dalej. No tak coś tam do człowieka zawsze dochodzi, co by, co by nie powiedzieć. Nie, nie powiedziałbym, że moją pasją jest słuchanie tego, co ktoś mówi o mojej muzyce. Raczej uważam to zawsze za element taki wstydliwy i wolę przechodzić na inne tematy. Natomiast jeśli chodzi o recenzję, oczywiście czasami jak mi wpadnie w ręce, czytam i tak dalej. Już wiem na przykład recenzji jakich osób nie czytać, ponieważ uważam je za niedobre, złe. Niemerytoryczne. Tak, ale są również krytycy, którzy, którzy nadużywają swoich możliwości jako krytyk, i no, ale to już zostawmy to. Było to powiedziane w pewnej części mojej suity, zoo, która, która nazywa się Sempy. Tak przypuszczaliśmy. Natomiast. Cieszę się. Jak według. Jak wobec tego kształtuje się tożsamość Piotra Mosa? Mam na myśli to, czy bardziej interesuje Cię to, jak definiujesz sam siebie jako artysta, jako kompozytor, czy jednak ważniejsze jest dla Ciebie to, w jaki sposób definiuje Cię kultura w uosobieniu, może nie tyle krytyków, co publiczności? Oj, wiesz, Karolu, ja jestem pesymistą. Wiesz, ja. Tak daleko nie myślę. Jestem pesymistą, ja uważam, że moja twórczość to jest, wiesz, um, elegancki sposób przeżycia życia. Przeżycia życia, dobrze mówię, ładnie, nieładnie nie to brzmi, ale z, z drugiej strony ładne przeżycia życia. To jest jakby to powiedzieć moja dewiza. Chyba tak. Ja jestem pesymistą, jestem pesymistą, Schopen, Schopenhauer jest mi dość bliski. Może nie bardzo, ale dość. Także chyba nie odpowiem ci na to pytanie, ale naciskaj Je, jeszcze raz, co byś chciał wiedzieć? Zostawmy wobec powyższego, tak, bo to niekoniecznie jest pytanie, na które można jednoznacznie odpowiedzieć. Ja tak. nie ukrywam, że to co cenię ja osobiście... jestem ambitny, chciałbym ci jednak odpowiedzieć. No. To co osobiście cenię sobie między innymi w twojej twórczości, a na pewno w niektórej jej części, to jest wieloznaczność. To jest to, że ona pozostaje bardzo otwarta. Na bardzo różne sposoby odczytania tych dzieł, te wszystkie podpowiedzi, wszystkie mówiąc w cudzysłowie, przytyczki w nos, które kierujesz w stronę publiczności, zmuszając ją do pewnej no może refleksji. Nie ale tak sobie no, i gramy. No, tak jak teraz, no, tutaj mamy cudowną kawkę, ci, którzy nas oglądają, to widzą w pięknych e, fili. fili w filiżaneczkach dwójki, ale no to sobie właśnie i gramy, i gramy z ogniem, bo zamiast mówić o poważnych sprawach, to ja unikam odpowiedzi na twoje poważne pytania. Cztery legendy zapisały się w Twoim dosie i wydaje mi się, że, że słowo legenda w tym wypadku nie jest absolutnie żadnym nadużyciem. Mam oczywiście na myśli kompozytorów, a więc wspomnianą już dziś Nadję Bulążę, wspomnianego także Piotra Berkowskiego, ale poza tym Grażynę Bacewicz i Krzysztofa Pendereckiego. Komu z nich zawdzięczasz najwięcej? Najpierw w tym wymiarze kompozytorskim, warsztatowym, formacyjnym. Będzie ta odpowiedź, może zaraz ci na to odpowiem, ale wymieniłbym tutaj również Mariana Borkowskiego, który był swego czasu asystentem profesora Perkowskiego i który mnie uczył instrumentacji, i on mnie uratował, w cudzysłowie, niejako od zmiany zawodu, dlatego że nie szło mi z Grażyną Bacewicz. Nie szło mi, ja ją uwielbiałem. Wpływ Grażyny Bacewicz w mojej twórczości jest ogromny, w samym na przykład pisaniu na smyczki. Ja też jestem nieudanym, że tak powiem, skrzypkiem i kontrabasistą, więc wiem, jak wygląda lewa ręka na strunach, co nie wszyscy wiedzą. Ale na mnie szło. Ja myślę, że Grażyna Bacewicz. Chyba jej. Chyba jej było obce nauczanie, i to zdaje się ona mi przelała też ze swojej osobowości, że ja też mi jest nauczanie obce. Nie, sz, nie szło nami Marian Borkowski, że tak powiem, mnie uratował. Mówi, Panie Piotrze, no jeszcze, jeszcze zobaczymy, jeszcze niech Pan nie, nie podejmuje tak łatwo decyzji. Dał mi do zinstrumentowania sonatę F-moll fortepianową Beethovena, ta, 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 tam, tra. Ta, ta, ta. No już może było troszkę lepiej. Dobrze zaśpiewałem, prawda? No miałem zawsze piątkę z solferzu. Ale mówiąc poważnie, Grażyna to co, o czym wspominaliśmy na początku naszej rozmowy, no traktowała mnie jednak jako przyszłego kolegę. Dawała mi po prostu rady. <śmówi> mówi, nie, 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 niech pan nie dwoi, na przykład y, y, trąbki smyczkami. No, mówi ostatnio Zygmunt Mycielski, znowu to zrobił. Mówię mu, Zygmunt zawsze nie dwoi y, y, trąbki smyczkami, bo to nie brzmi. No więc załóżmy, że w tej, w tej metaforycznej opowieści były takie rady Grażyny Bacewicz. Piotr Perkowski to był, y, jakby, to było zabawne, bo to to, że ja się znalazłem u Grażyny Bacewicz, nie wiem jak to się stało. Ja kiedyś jako młody chłopak napisałem do niej list, ona mi na ten list odpisała, wylewając mi tak zwany kubeł zimnej wody na głowę. Może potem mnie ona wybrała do siebie, nie wiem, to już nie do sprawdzenia. Ale po jej śmierci przeszedłem do profesora Perkowskiego, gdzie, gdzie był stosunek bardziej taki mistrz... I uczeń, ja e, 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 apprenti po francusku, czyli tak jak uczeń czarnoksiężnika, byłem, byłem, byłem ciągle u profesora w domu, czela, o czeladnik, to brako, brakowało mi tego słowa, byłem czeladnikiem. On mi po prostu uczył, też mi takie pamiętam, rady dawał. Słuchaj, mówisz, jak chcesz, chcesz żeby, żeby flet ci zabrzmiał, giera skreślne, to napisz raczej G dwukreślne, bo on, ja, tutaj na dole to, to flet jest trochę słaby. Jak widzisz, no jakoś mnie nauczył dobrze tego fletu, bo wczoraj słyszeliśmy flet i na dole, i na górze, i w średnicy. A może to zaleta nie moja, tylko Łukasza długosza, nie wiadomo. E, Penderecki. To było tak, że Perkowski oczywiście mm, w jakimś sensie niczego mnie nie nauczył, bo on mówił, wy. Młodzi wy więcej wiecie od nas. I ja mówię w tej chwili to samo, jak spotykam młodych kompozytorów. Tak, to już jest w życiu. Perkowski powiedział: Wiesz, myśmy raczej chodzili na kawę, rozmawialiśmy sobie, jeździliśmy na różne festiwale, było bardzo miło. Ja już cię niczego nie nauczę. Zadzwonił do, Perko, do Pendereckiego i y, wtedy oni się jakoś zbliżyli do siebie, bo był, nazwijmy to, w pewnym momencie jakiś rozłam między panami. Nie wiem, na czym to polegało. Do tej pory niech to zostanie tajemnicą. I popracuj y, z Pendereckim. On cię czegoś innego nauczy. Penderecki był wtedy już mniej awangardowy ale jednak był. No więc no, no znowu jakiś kontakt z osobowością. Te, to wiesz, to tak chyba y, y, ludzi się jednak nie tylko w słowach poznaje i w czynach, ale są rzeczy te takie metafizyczne opowiedzmy, gdzie, gdzie kontakt z taką osobowością, jaką był w gruncie rzeczy Penterecki, no jest nieoceniony. On też mi mówił na przykład, niech pan pisze tak jak pan chce, niech pan nie zwraca w ogóle uwagi na to, co, 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 co inni robią i tak dalej. Zresztą było to śmiesznie, bo on mnie tak przekręcił trochę. Kazał mi pisać takie utwory bardziej już awangardowe pod Pendereckiego. Ja w jakim sensie to umiałem, bo ja miałem zawsze taki trochę małpi małpi małpina, małpią śladowczość. O tak bym się wyraził. I ale ja nie lubiłem tego, to, to nie była moja muzyka. I pamiętam w osiemdziesiątym któryś roku dostaję nagrodę za moją sonatę na kwartet smyczkowy. Utwór napisany klasycznie. No powiedzmy. Pierwszą nagrodę dostaję i mówię sobie o ciekawy jestem kto był w jury. No zgadnij. Przewodniczącym był Krzysztof Penderecki. Więc, więc z jednej strony kazał mi pisać te nowe rzeczy ale wiedział, że trzeba zostać, a to też teraz takie modne, zostać wiernym sobie, więc zostałem pewnie wiernym sobie. Rozumiem, człowiek zadaje proste pytanie: komu zawdzięczasz, zawdzięczasz najwięcej, jeżeli chodzi o warsztat kompozytorski? Rozumiem po tej historii, że nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, a komu ze swoich pedagogów najwięcej zawdzięczasz, jeżeli chodzi o Pragmatyczne życie młodego kompozytora. Trudne pytanie. Zanim Ci odpowiem na to pytanie, jeszcze zapomniałem dodać yy, yy, kilka słów ciepłych, gorących nawet na temat na, Nadi Boulanger. Ona była wtedy już panią bardzo, jak to mówią Francuzi, zmęczoną, MP Fatigue. Yy. Ale kontakt z jej osobowością, z jej, z jej domem, z tym wszystkim, co tam się działo, to było ogromne przeżycie, które też w jakimś sensie podświadomie mnie zmodyfikowało. Ona, ona bardzo chciała, żebym jednak pisał muzykę tak zwaną poważną. Ona lubiła to, co ja robiłem dla teatru. Ale, ale, ale to nie był. To nie był Kontakt z Nadią Boulanger, młodą, która prawie znęcała się nad, nad swoimi uczniami, tymi, tymi wszystkimi ćwiczeniami. Także, także chciałbym też jej złożyć jakiś taki hołd tutaj. Nawet Filharmonia Narodowa z okazji mojego jubileuszu zamówiła mi utwór. I Andrzej Borejko podsunął mi temat, moim zdaniem, rewelacyjny. Mówi: A może byś napisał omarz, a Nadia Boulanger? No, ja mówię wiesz, no z radością coś takiego napiszę. Skoro zatem poruszyliśmy temat powagi, to może właśnie nieco poważniejszej muzyki autorstwa Piotra Mosa. To Polonez dramatyczny. Grają Dominik Kur, Violoncelle oraz Jeff Cohen. Fortepian, nagranie z początku lat 80., dokonane przez radio francuskie. No to powróćmy do tego wątku. Kto najbardziej z tych Twoich pedagogów pomógł ci w takim czysto pragmatycznym sensie jako młodemu człowiekowi? Nikt. Nikt. Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Wydaje mi się, że każdy, każdy rozwiązuje to w swój własny sposób. Ja po prostu od samego, powiedzmy, no od samej mojej młodości, kiedy zacząłem, że tak powiem, zauważać, że życie wcale nie jest takie łatwe, jakby się wydawało, jak jest się młodym, to stałem się takim sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Zacząłem niejako już na studiach utrzymywać się z takich czy różnych względów, nazwijmy to socjalnych. I to obudziło we mnie po prostu no, taką siłę, siłę prze, potrzeby przeżycia. To, to wszystko. Natomiast fakt, że ja, o czym już rozmawialiśmy, że ja jestem raczej osobą samotną, spowodował, że siłą rzeczy ja się zmarginalizowałem. <laughs> Przepraszam. Zmarginalizowałem jako twórca, jeśli chodzi o środowisko. Muzyczne. Zresztą powiedzmy, ja nigdy nie czułem, że jestem kompozytorem, nazwijmy to festiwalowym. Ja czułem zawsze, że jestem kompozytorem bardziej repertuarowym niż festiwalowym. Bardziej mi interesowało przedstawianie mojej muzyki tak zwanej normalnej publiczności niż najczęściej garstce niestety kolegów zebranych na sali. Choć nie zawsze tak bywa. Nie chcę być złośliwy. Bywa czasem lepiej. E, zebranych na sali właśnie e, jakiejś filharmonii e, z okazji jakiegoś festiwalu. Także to wszystko sam. E, powiem ci, że no, siłą rzeczy, no jak się domyśla, że jest to trudne, bo to nakłada spore obowiązki i spore e, e, sporą, jakby to powiedzieć, no człowiek musi się Uczyć dobrych reakcji na stresy, bo, bo niestety no, bycie swoim agentem nie jest rzeczą łatwą, jeśli chodzi o sprzedawanie swoich kompozycji. No Jest nas bardzo dużo, ma bardzo mało w Polsce na przykład filharmonii. Nie wiem czy istnieje, nie wiem, nie obserwuję tego, nie, nie umiem powiedzieć, mogę się mylić, ale dlatego zadaję sobie pytanie. Nie wiem jakie jest zainteresowanie publiczności muzyką dzisiaj pisaną. Odnoszę wrażenie, że bardziej interesuje się muzyką filmową, Publiczność, która nie zawsze jest najwyższej próby, i to jest problem, niż muzyką, która dzisiaj powstaje, nazwijmy symfoniczną. Warsztat, warsztatem, ale ja bym chciał chwilę zostać przy tej pragmatyce, jeśli pozwolisz. Tak, proszę. Jak ta bardzo. pragmatyka dziś, w Twoim przypadku, a więc w przypadku człowieka ze sporym już doświadczeniem, wygląda w perspektywie Twoich młodzieńczych wyobrażeń na temat pracy kompozytora? Trudno mi było mieć wyobrażenia, bo nie wiedziałem nie, nie wiedziałem tego, co teraz wiem. Trudno. Wy, w, wydawało mi się w pewnym już momencie, jak już byłem na studiach, bo że kompozytorem będę, to wiedziałem. To się stało, namaściło mnie usłyszenie w wieku lat 13 mitów Karola Szymanowskiego. Już wiedziałem, że chcę taką muzykę pisać i że i że kompozytorem będę, ale nie wiedziałem. Potem jak byłem na studiach, to była ta cała e, warszawska jesień, na którą oczywiście się chodziło i całe to środowisko kompozytorów eleganckich pod krawatami. Z zamówieniami zagranicznymi, którzy ca, cały rok nic nie robili, by przedstawić na zakończenie jakieś dzieło na warszawskiej jesieni. Wydawało mi się, że to jest bardzo eleganckie, efektowne życie kompozytora, że ma zamówienia, szczególnie w walutach bardziej interesujących niż nasza. Tak to sobie naiwnie wyobrażałem, jeszcze, jeszcze nie wiedziałem, ale ciągnął mnie teatr i, i i, I ja nie wszedłem do środowiska muzycznego, ja bardziej wszedłem do środowiska teatralnego. To, ta, to środowisko teatralne mnie niejako rozpuściło, dlatego że ja nie musiałem pukać do niczyich drzwi, ja nie musiałem dzwonić, do mnie dzwoniono. Do mnie pukano. Ja miałem mnóstwo zamówień, dlatego profesor Perkowski nie lubił tego, co ja robię, bo on mówił, że ja chałturzę. Może, ale ja się uczyłem. Ja się nauczyłem bardzo wiele. Z te małe muzyczki, które nagrywałem, co teraz się mówi, że jestem dobrym instrumentatorem. No załóżmy, że jestem, ale ja się nauczyłem na chałturach. Ja miałem do czynienia o czego nie miałem w szkole. Do czynienia z czterema, pięcioma osobami. Mirek pokrzywiński grał na klarnecie, młody, wspaniały muzyk, potem grał w filharmonii narodowej. Mówi, ja cię nauczę potrójnego, już nie wiem, czego zadęcia, czy staccato, potrójnie raczej staccato. Ja się takich rzeczy uczyłem. Ja, ja wiedziałem, co to jest harfa, że, że jest tam siedem pedałów, że, 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 na, że na harfie nie, mog, nie można zagrać od razu gamy chromatycznej. No, wolno to można, ale powiedzmy szybko i tak dalej, i tak dalej. No nie będę tutaj dawał przykładów. Tutaj na tych tu się najwięcej nauczyłem. Te, te, także, także ja, odpowiadając na Twoje pytanie, bardziej jestem wypadkową teatru niż zjawisk teatralnych, niż muzyki. I co dla mnie było ogromnym, jakby to powiedzieć, szokiem, że jak ja zostałem zatrzymany, jako przez stan wojenny w Paryżu. To nie było to, że ja się znalazłem przez, z problemem pustej kartki, bo sobie zacząłem dawać radę, zacząłem pisać na konkursy, zacząłem zarabiać pieniądze na tych konkursach. Ale dla mnie szokiem było to, że nikt do mnie nie dzwoni, że nikt. Ja musiałem dzwonić, ja musiałem się nauczyć tej okropnej pracy agenta, musiałem dzwonić, to potem się to normalne na Zachodzie i zaś w Polsce już też. Musiałem dzwonić, musiałem prosić, musiałem przedstawiać projekty, ale ja nie lubiłem tego. Mnie kształtował teatr, dzwonił teatr taki. Potrzebujemy muzykę, nie wiem, do złotej karety, świetnie. Klonowi bracia w Poznaniu, cudownie. Yy... I tak dalej, i tak dalej, także to mnie kształtowało. To, to kształtowało mnie. Nie, nie, nie kontakty w środowisku muzycznym, nie koncerty. Potem już się tego nauczyłem. Bardzo często powtarzasz tak. o sobie, że jesteś kompozytorem piszącym na zamówienie. Tak. Bardzo często też mówisz sam o sobie jako o rzemieślniku. Tak. Wobec tego bardzo konkretne pytanie. Ile jest Piotra Mosa rzemieślnika w cyklu pieśni? I Bóg zakrył swoją twarz. <laughs> nie jest to pytanie, mam nadzieję, podchwytliwe, nie? nie Słuchaj, nie Karolu, no jest no mój Boże, że mięśnik taki, że nagle to było moje pierwsze zamówienie konkretne, gdzie miałem do czynienia z folklorem żydowskim. To, to był jakiś początek kolejnego etapu zachwytu nad tym folklorem w mojej twórczości. I, i to wszystko. No, warsztat jak warsztat, reszta, reszta to zachwyt, reszta to chęć dobrego zrealizowania zamówienia. Poza tym było piękne prawykonanie, bo, bo było to w Hotel des Invalides w Paryżu, w pięknej sali, na pięknym festiwalu Le Vois de Touffet, czyli głosy zduszone poświęcone w, poświęconego właśnie tej Entartetem muzik, gdzie przy okazji składania hołdu tym wyklętym kompozytorom pochodzenia żydowskiego, wyklętym przez nazistów, my kompozytorzy współcześni też. Napisaliśmy jakiś utwór, a potem też w pięknej sali, bo na Zamku Królewskim w Warszawie zaśpiewa ten cykl i Bóg zakrył w swoją twarz Jadwiga Rappę. Zaśpiewała z towarzyszeniem zespołu w składzie Krzysztof Zbijowski-Klarnet, Igor Kabalewski-Altówka, Karol Marianowski-Wielonczela i Maciej Grzybowski-Fortepian. Ale zanim posłuchamy drugiej z tych pięciu pieśni, tej tytułowej, ja dodam tylko, że autorką słów jest Rajza Żychlińska. Oryginalnie poezje te powstawały w języku idyż w twoim cyklu. Słuchamy ich w tłumaczeniu na język polski. I Bóg zakrył swoją twarz, a więc tytułowa z pięciu pieśni o tym samym tytule Piotra Mossa do poezji Raizly Rzechnińskiej wykonana przez Jadwigera Peora oraz Krzysztofa Zbijowskiego, Igora Kabalewskiego, Karola Marianowskiego i Macieja Grzybowskiego. Ja zapytałem o tego rzemieślnika... Żeby zadać kolejne pytanie, mianowicie, czy w Twojej opinii rzemieślnik i artysta to pojęcia, które nie mają ze sobą nic wspólnego, czy to dwa światy, które cały czas przenikają się i wzajemnie na siebie wpływają? To, co mówiła Nadia Boulanger, że, forma, że twórczość jest formą podziękowania. Podziękowania nie wiem Bogu, naturze, co kto woli. I to tak jest, jak nie będziesz dobrze pracował, to ci natura nic nie podpowie. Artysta rodzi się artystą, co by nie powiedzieć? No, by... To nie jest pretensjonalne. Po prostu człowiek powinien pracować. A to, że ma talent, to już wiesz, no, talentu nie stworzysz sobie, nie stworzysz tego, nie wiesz, akt twórczy jest rzeczą niewiadomą, ty się do niego przygotowujesz, a w momencie aktu twórczego ktoś inny, nie wiem, niektórzy mówią, że anioły mu prowadzili, prowadziły ołówek, ale to wiesz, żartuję. Coś innego ci to mówi, także wiesz. Ja, ja myślę, że to są dwa w jednym i artysta, i rzemieślnik. Jak człowiek nie jest rzemieślnikiem, to jest jednak podstawa. Trudno mu potem przekazać chyba to, co, co załóżmy ma do przekazania. A to, co ma do przekazania, to my, nie wiemy, to, to my nie wiemy. Oczywiście mówisz o tych zamówieniach i tak dalej. No to jest, że tak powiem, taka pierwsza warstwa zamówienie na utwór poświęcony powiedzmy tragedii żydowskiej no to już było zamówienie ale jak ja to napiszę ja trochę coś tam wiedziałem ale to w czasie no mój boże aktu twórczego dopiero dopiero to zaczęło powstawać także w, w skrócie tak tak arty, rzemieślnik i artysta to jest jedno jedno musi być przede wszystkim dobry rzemieślnik myślę Czas biegnie nieubłaganie, porozmawiajmy więc, proszę chwilę o inspiracjach. Najpierw tych poetyckich. Wiele piszesz muzyki wokalno-instrumentalnej. Jak spoglądasz na poezję? Bardziej interesuje Cię jej forma i sposób, w jaki ma ona koniugować z muzyką, czy raczej interesują Cię nastroje? Które ta poezja może w człowieku ewokować. Pewnie i to i to, ale <laughs> moje zainteresowanie poezją to gdzieś łączy się z moimi pierwszymi miłościami, to nie wiem, miałem 16-17 lat. <laughs> A czy zdarzało się, że Piotr ospisał muzykę do wierszy, których mówiąc najdelikatniej w świecie, po prostu nie lubi? Tak, naturalnie. No mój Boże, ileż ja napisałem muzyki do, do, do przedstawień, których nie lubiłem, który, których bym ni do których bym nigdy nie pisał jako... Ale to jest właśnie z drugiej strony fascynujące, bo zamówienie otwiera jakieś nowe horyzonty, nowe możliwości. To jest wręcz, powiedziałbym, konieczne, bo to, bo to inaczej człowiek zaczyna się dusić w kisić o w swoim czym, w czym, w sosie, tak? E, lubisz, powiedzmy, poezję, która ewokuje ci nastroje, czemu nie? E, a, a, ale jak ktoś, nie wiem, prosi o napisanie e, piosenki do tekstu Majakowskiego, no nie, nie powiedziałbym, że jest to poeta, za którą akurat przepadam. Dobry skądinąd, ale ja umiem to też napisać, ale to Pewnie też jest moje, ale to na przykład nie. Mój wybór poezji to jest rzeczywiście. Ja bardzo lubię dużo, ponieważ może to jest coś, co jest mi bliskie, samotność, więc pisze dużo o samotności na, na ostatnio taki cykl napisałem sol czyli samotna sama do tekstów poetki takiej Christine de Pizan spana która teraz staje się bardzo modna bo zdaje się że to była pierwsza średniowieczna feministka ale ona pisze właśnie o samotności o opuszczeniu będzie prawykonanie tego w Gdańsku, to Iwona Hossa, to dla niej napisałem zresztą, już się tego uczy. Także to jest mi bardzo bliskie, nastrój, nastrój w poezji, jakieś uczucia takie bardzo ludzkie, jak się popatrzy na wybór w ogóle moich tekstów. Kemingsa na przykład do Lines wielki cykl pieśni orkiestrowych. To przecież jest in, inna Ameryka. To nie jest Ameryka piękna, te, które, kraj, o którym myślimy, że to jest raj na Ziemi. To jest właśnie Ameryka ludzi samotnych, ludzi opuszczonych, ludzi ludzi znajdujących się może na marginesie, też i to nie z marginesu społecznego, jak to się mówi, tylko po prostu na marginesie. Takiego życia, może lepszego? No, jak zanalizuję, no nie mamy teraz na to czasu. Miłość w moich pieśniach jest najczęściej tragiczna. Pieśni na przykład: Miłość jest czekaniem kiedyś taki cykl, nieznany zupełnie, bo jeszcze niewykonany napisałem do tekstów poetek. Bardzo lubię poetki zresztą, polskich. Mój pierwszy cykl takich pieśni orkiestrowych, to były właśnie szkice o miłości, ale to były szkice o rozstaniu, o odchodzeniu. Także to są tematy niebezpieczne, bo jak mówię, żeby nie, żeby nie ugrząść w tych tematach, trzeba się odświeżać i wtedy dobrze jest pisać coś innego. A malarstwo daje przeciwwagę do tych poetyckich inspiracji? E Powiem ci, bo tak szczerze dzisiaj przy tej kawie rozmawiamy, że ja robię sobie wyrzuty sumienia, że malarstwo jest mi... Dalekie? <grym>... Znaczy nie ma, powiedziałbym, odpowiedniego takiego miejsca, jakie bym chciał, jakie ma literatura, jakie ma poezja, jakie muzyka w moim życiu. A. Męczą mnie wernisarze, b. Męczą mnie muzea. Oczywiście zaliczyłem bardzo dużo muzeów w życiu, ze względów takich czy innych. Uwielbiam malarstwo, ale właśnie przez to, że mnie męczą muzea, cały, cały ten anturaż pokazywania malarstwa, a nie mogę sobie na przykład pozwolić na jakąś wspaniałą galerię obrazów, jak to kiedyś bywało. Ale zbliżam się właśnie do malarstwa tymi innymi drogami muzycznymi. Postanowiłem niejako e, to malarstwo, które mi się bardzo podoba, nim się troszeczkę zainspirować, znaleźć jego może odbicie w muzyce mojej. A to próba tych poszukiwań na sam koniec. Fragment y, koncertu na flet organy i orkiestrę według Memlinga Piotra Mossa. Grają Łukasz Długoż oraz Roman Perucki i Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka. My już dziękujemy za to spotkanie, dziękujemy Piotrowi Mosowi i kłaniamy się Państwu nisko. Karol Furtak, Magdalena Wojtulanis i Wiktor Wysocki do usłyszenia.